Dzień dobry, witajcie dzióbeczki, witamy Was na naszym kanale z odcinkiem, na który czekaliście coś w okolicach 5 lat. Witają Was dwaj prezenterzy wiadomości, Igor Pawłowicz i Michał Jakubek. Dzisiejszy odcinek to sławetne top 10 japońskich samochodów, tym razem najtańszych japońskich samochodów, takich, które pozwolą Wam się wkręcić w zajawkę w japońską motoryzację, przyjechać na imprezy takie jak Japfest i inne tym podobne. Mam nadzieję, że czekaliście, na pewno czekaliście długo na ten odcinek. Tych samochodów mamy dla Was nawet więcej niż 10 w tym materiale. Zaczynamy! Moi drodzy, jakie auta bierzemy pod uwagę w tym naszym dzisiejszym top 10, w tej naszej liście? Co w ogóle, jakie były wytyczne tych samochodów? Po pierwsze, samochody, które są dostępne, to znaczy nie będziemy Wam dzisiaj opowiadać o autach, których w zasadzie nie ma już na rynku, czyli jeżeli czegoś jest, nie wiem, jedna, dwie sztuki na całym Allegro, Automoto i tak dalej, to o takich autach nie będziemy mówić, bo to już będą auta niszowe, jakieś kultowe, o nich będzie w innym materiale. Dzisiaj będziemy rozmawiać o samochodach, które są możliwie najtańsze i które są dostępne, czyli jest ich tam powiedzmy, nie wiem, 8, 10, ileś tam na całym Automoto czy Allegro i jest szansa, że jeżeli się wypowiadamy na temat cen tych samochodów, to jest jakaś średnia z tego, co tam jest i mniej więcej będziecie mogli sobie taki samochód kupić za te pieniądze, o których będziemy mówić. Ostatni odcinek, który nagraliśmy te kilka lat temu, wszystkie te ceny się pozmieniały i poprzedni materiał jest już kompletnie nieaktualny. Słuchajcie, 10 tysięcy złotych można kupić w miarę zadbaną NA. Po pierwsze nieaktualne ze względu na ceny, bo ceny urosły czasami wielokrotnie, a po drugie, bo te auta po prostu znikły. Na przykład w ostatnim materiale rozmawialiśmy o Civicach 4 Gen, 5 Gen, 6 Gen jako takie kultowe auto, a tych aut dzisiaj już praktycznie nie kupisz, że nie wspomnę o jakichś Nissanach i tak dalej, co nie? Igor, jaki byłby Twój pierwszy wybór? Numer jeden, niedawno, ile, rok temu, dwa lata temu kupiłeś Hot Hatcha. Jaki byłby Twój inny Hot Hatch, gdyby miał być japoński? Znaczy to w ogóle się zastanawiałem nad tym Hot Hatchem, czyli Civic. Honda Civic. Moi drodzy, w Civicu dzisiaj już, no nie do tych kultowych czwartej, piątej, szóstej generacji, to już jest nisza. Praktycznie nie ma tych samochodów. Albo dzisiaj, rozbite, albo pogniły. Dokładnie. I dzisiaj jedyna opcja na Civica to jest najprawdopodobniej siódma lub ósma generacja, jeżeli mówi o najtańszych. W tej sytuacji, mówiąc o najtańszych, to mówimy o autach w zakresie do 15-20 tysięcy złotych. Natomiast w przypadku jakichś takich wersji tam Type R i tak dalej, one będą gdzieś w przedziale 25-50. Jeździłbyś Civiciem w dieslu? No? Niespecjalnie chyba. Nie jeździłby? Nie, ale raczej, jeżeli już bym Civica, to raczej w benzynie bym wolał. Jakoś myślę, mówisz Civic, myślę benzyna. Okej, okay. No każdy by chciał, nie? Civica w benzynie, ale tutaj jest propozycja dla osoby, dla osób, które chciałyby jeździć ekonomicznie, tak, ekonomicznie na co dzień. Bierzemy na grill jako pierwszy auto Civic siódmej generacji. Jest tam silnik diesla i te Civiki w dieslu radzą sobie naprawdę nieźle. Nie psują się, bardzo mało palą i są świetną alternatywą dla kogoś, kto chce po prostu jeździć takim autem na co dzień. Co prawda można pomyśleć, że blamasz po prostu Civic w dieslu, ale no mam co najmniej kilka znajomych, którzy tym autem jeździli w tym dieslu i są zadowoleni. No mało pali, to auto nic nie waży, więc wiesz, no jeżeli diesel nic nie pali w Audi 1.9 no tak. TDI, no to co dopiero w budzie takiego Civica, tak? A jakie to są pojemności? Chyba 1.7 czy 1.7, tak. Wiem, nie interesowałem się dieslami. Radzi sobie ten samochód, generalnie się nie psuje i kosztuje, słuchajcie, między 5 a 10 tysięcy złotych można kupić. W podobnych pieniądzach kupicie Civica też w benzynie, natomiast wydaje mi się, że może być nawet szansa, że ten Civic w dieslu będzie się lepiej odpychał po jakimś tam programie. No, będzie tak miał dalej, na pewno większy moment benzyna. Niż to będą turbo doładowane diesle? Jest chyba? To, jest, tak, to jest Ty, no teraz nie wiem, ale raczej turbo, tak, bo to jest CTDI, więc to będzie turbo. W każdym razie jest to jakieś auto na start. Można mu kupić komplet dokładek, można mu kupić jakiś pakiet, żeby z zewnątrz to auto wyglądało jak wersja Sport czy jak wersja Type R, a jednak pyrkacie sobie dieselkiem i do pracy, jak ktoś ma, nie wiem, 20 km do pracy codziennie, to na pewno jest to lepsza wersja niż jakieś auto, które pali 10-12 litrów. Poza tym w benzynie zawsze Civiki będą Was korciły do tego, żeby kręcić je wysoko, a to za tym idzie palić. Dużo no relatywnie, więc jeżeli chcecie podejść do tego tematu ekonomicznie, to diesel jest jak najbardziej dobrą opcją. Jest to jakieś auto na start. W benzynie oczywiście też są te samochody z silnikami, z tego co kojarzę, 1.4, 1.5, chyba nawet 1.6. Generalnie jest to jakaś opcja, nie są to demony prędkości.
ale jest to możliwość zetknięcia się z pierwszymi Hondami, z silnikami typu D-seria i tak dalej. Można zrobić sobie już wtedy wydech, tato, już będzie pierdzieć. Tym autem nawet da się coś pojechać, jakiegoś małego trackdaya czy coś takiego. Na pewno jest to jakaś podstawa. Jeżeli będziecie chcieli się ścigać, no to na pewno każdy z Was pomyśli o Typerze. EP3 Typer jest jednym z najbardziej udanych Typerów, najbardziej lubianych we wszystkich generacjach Civica, bo jest świetną relacją masy bardzo lekkiego auta do jego mocy i tam 200 koni, które posiada. Niestety to auto już wymiotło, na dzień dzisiejszy między 25 a 50 tysięcy złotych trzeba położyć z takiego Typera, ale to jest taki zajebisty entry level hot hatch, który jest alternatywą dla takiego Clio, jak na przykład tak jak ja mam, a co więcej też jest ogromny aftermarket części przede wszystkim, więc jeżeli ktoś oprócz włożenia większej ilości pieniędzy na Typera chce coś bardziej podłubać, no to nie ma problemu z dostępnością części czy fabrycznych, czy jakichś zamienników i można dostosować to auto w bardzo prosty i łatwy sposób do swoich preferencji. Dokładnie. Moi drodzy, poza Civiciem siódmej generacji potem wyszła taka generacja, Honda ma taką sinusoidę, czyli wychodzi jeden fajny Civic, potem wychodzi ten... Taki przeciętny. Yo, nie? No i tu pochodzi UFO. Tu przychodzi UFO. Stylistyka UFO? No dyskusyjna, powiedzmy. No nie znam wielu osób, którym UFO by się podobało, czyli ósma generacja Civica, no, ale... ma swój klimat. Inaczej, nie brałbym pod uwagę 8 gena w ogóle podstawy jako auta, bo generalnie no musisz i tak zapłacić te 2-3 dychy, czyli jest ten samochód, a jest ten samochód, który no tam no dupy nie rwie, szanujmy się. Ale Typer w UFO relatywnie niedużo kosztuje, bo zapłacisz za niego tyle samo, co za Typera EP3 na dzień dzisiejszy, bo tak to wygląda, czyli mówimy o przedziale między 30 a 50 tysięcy złotych, a mamy nowoczesne auto, tak, które ma ładnie wykończone wnętrze elementami Typer. Jest to takie daily z logiem Typer, które można sobie pojeździć, no ale słuchajcie, no to już nie jest takie auto najtańsze, mówię, 30-50 koła, chociaż w ciągu dalszym jesteśmy poniżej tej granicy, gdzieś tam 50 koła, więc spokojnie za 4 dychy można je kupić, więc nadal są to te tańsze samochody, nie? Jak widzicie, dużo się pozmieniało, bo kiedyś jeszcze takie dobrze odpychające się auto można było kupić za 15-20, no dzisiaj 25-30, 20 tysięcy to jest nie ma, w ogóle jakaś dolna granica. Dobrze, jesteśmy dalej w Hondach, moi drodzy. Przechodzimy do Hond bardziej użytecznych. Bardziej praktycznych, tak. Tak, jeżeli ktoś by chciał bardziej praktyczne auto, nad którym ja osobiście sam się zastanawiałem jako samochód na daily, to Accord siódmej generacji. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie. Na razie pomijam kwestie silnikowe, bo i diesle, i benzyny są bardzo fajnymi opcjami. W sensie benzyna bardziej w Typesie, ale to zaraz do tego przejdziemy. Natomiast sam w sobie samochód, nieważne czy sedan, czy kombi to już w ogóle ma bardzo pojemny bagażnik. Więc jest auto bardzo praktyczne, czterodrzwiowe, więc cztery osoby w sobie wsiadają bez najmniejszego problemu. Jest to bardzo ciekawa opcja dla kogoś, kto no, potrzebuje bardziej użytecznego auta. Kompromis. Tak, po prostu kompromis. A jednocześnie chce mieć naprawdę fajnie wyglądające i auto, które można fajnie też zmodyfikować. Bo tak jest. Jest są też pakiety. Podatny są pakiety, na mamy zarówno jakiś Type S, jakieś pakiety Sport, mamy pakiet Mugena, dokładnie. Jest trochę tych części zderzaków. Zresztą u nas na kanale kiedyś widzieliście, bo przez bardzo krótki okres czasu mieliśmy takiego Accorda Type S w pakiecie Mugen. Auto mega wdzięczne, bezawaryjne. Kultowe silniki K-serii, zarówno K20, K24 w benzynie i mamy świetnego diesla, który zresztą z tego co kojarzę, to chyba na kanale profesor Chris mówił o tym jako jeden z najlepszych dieslów i nie psujących się w ogóle na rynku. Także naprawdę świetny samochód, który jest kompromisem, jeśli musicie nim, wiecie, i rodzinę wozić, i pojechać. I psa zabić na przykład, jeżeli macie zwierzaki. I wydech można sobie zrobić, i na zlot można pojechać. Generalnie tak. I ten samochód kosztuje w normalnej benzynowej wersji, to jest przedział gdzieś 10 a 20 tysięcy złotych. Typesy zaczynają się od 25 tysięcy, więc jeżeli mówimy o sportowym aucie, który i jeździ na co dzień, i to wszystko się nada, i fajnie wygląda, jest jakiś taki usportowiony, to 25-30 koła z taki wóz, to naprawdę jest sensowny pieniądz na dzisiejsze warunki. Tak. Aczkolwiek można zrobić chyba trochę taki wytrych, tylko nie wiem jak to cenowo, bo była wersja najbogatsza, jeżeli chodzi o wyposażenie Executive. I ona w benzynie też wychodziła w K24. Tak, to nie jest typowy Type S, tak, ale ma silnik już Type-esowy i jest naprawdę bogato wyposażony. Jest prawie 200 i powinien być trochę tańszy od Type-esa, no bo Type-es jest wiadomo kultowy, więc to jest taka furtka w pewnym sensie, że mieć mocniejszy silnik benzynowy, a auto, żeby troszkę tańsze było w zakupie. Dokładnie. No jedyny minus to nadkola rdzewieją niestety jak każda Honda. Jest lepiej niż wszystko, co było gdzieś tam przed 2004 rokiem, ale i tak siódma generacja Accorda niestety, jak większość Hond, także gnije, więc będzie trzeba, no zawsze trzeba patrzeć na blacharkę.
Dobra, zamykamy, moi drodzy, dział pierwszy, czyli Honda. Też istotna rzecz jest dzisiaj, ta kolejność samochodów, które omawiamy, jest alfabetyczna. Także nie skupiamy się, że które są najlepsze, najgorsze, dajemy Wam po prostu różne opcje i jedziemy alfabetycznie. Tak. Wiesz, dlaczego jest alfabetyczna? No. Bo jak rozpisywałem sobie te samochody, po prostu jechałem z Automoto, a tam są samochody alfabetycznie ułożone. Moi drodzy, i teraz będzie mój czarny koń tych zawodów, szybciej niż później. Propozycja. Coś, o czym kompletnie nie mam praktycznie pojęcia poza kategorią. Ale wiesz, że istnieje ten samochód. Tak, wiem, że słyszałeś, tak, bo ja ci o nim opowiedziałem. Tak, gdybyś mi nie powiedział, to ja nie wiedział. Moi drodzy, moja propozycja na Keikara, tak zwanego Keikara, czyli malutkie japońskie autko, takie, które jest krótkie, malutkie pudełeczko, które jest strasznie popularne w Japonii, z japońską stylistyką, którym można jeździć po polskich drogach i które jeszcze jest dostępne i które jest w bardzo dobrych pieniądzach, Daihatsu Materia. Samochód zdecydowanie bardziej popularny w Niemczech niż w Polsce. Tam tego jeździ naprawdę opór tych samochodów. Jak wygląda? Szukaj. Świetny samochód. Można z niego zrobić fajnie na glebie. Plus tego samochodu jest, że jest mały. Trochę odpowiednik Civica, trochę odpowiednik, nie wiem, jakieś małe DU, tego typu bajery. Samochód ma bardzo nietypowe kształty. Można na nim zrobić takiego małego VIP-a, DAB-a tak zwanego, Stensa. Można w... Mi się zaraz ten samochód kojarzy z szybkimi, wściekłymi, Tokyo Drift. I z tym samochodem my ride is one of a kind. Tak. My ride is one of a kind. Jakby można by z nim zrobić coś takiego nietypowego. Mamy silniki 1.3, 1.5 benzyna. Słyną z tego, że raczej się nie psują. Są manuale, jest automat, głównie manuale. Jeden minus jest z tym samochodami. Mało jest części blacharskich. I ciężko jest o części blacharskie. Więc jeżeli szukalibyście Daihatsu Materię, chcielibyście na tym jakiś projekt zrobić, no to musicie znaleźć auto, które jest idealne blacharsko, bo z tym będzie naprawdę trudno. Cena takich samochodów generalnie w okolicach między 10 a 20, 12, 18 tysięcy są naprawdę zadbane egzemplarze. To są dość wysokie roczniki. Jest klima. Naprawdę ciekawy samochód. Jestem ciekaw i naprawdę czekam, aż taki samochód dobrze zrobiony przyjedzie kiedyś na Japfest. Była jedna sztuka w historii, że przyjechała i to właśnie z Niemiec porobiona, potuningowana. Zobaczcie sobie zdjęcia w internecie na glebie, jak te fury wyglądają. Na pewno może ten samochód może fajnie zaskoczyć. Jedziemy dalej. Tyno napędowe, Igor, to jest twój temat. To jest mój temat, tak. Co możemy dostać w Lexusie, jak ktoś chciałby jeździć? No, generalnie to większość z Was powinna kojarzyć, czyli seria IS. Pierwsza, druga generacja jak najbardziej, natomiast pierwsza będzie bardziej dostępna cenowo, o wiele łatwiej cenowo dostępna. Dwulitrowe silniki najczęściej, w wersji 3-litrowej, czyli jest 300, najczęściej są to, jeżeli w to ogóle jest tam, to jest JZ, tak, ale tylko w automatach chyba wychodziły tak, te IS-y, tak. Więc tutaj będzie trochę... No, ale to już będzie też budżet, nie? To już będzie inny budżet. Najtańszy tak będzie IS200 pierwszej generacji, to jest 6-cylindrowa benzyna 2.0 i jego będzie można kupić coś w okolicach od 10 do 25 tysięcy złotych, zależnie od stanu, co ma zrobionego, w jakiej jest tak, wersji czy, i tak dalej. Czy jeszcze są jakieś gwinty, nie gwinty, bo nierzadko ludzie to już do tego wkładają. Natomiast wiem, że z powodzeniem ludzie turbią albo nawet wrzucają kompresory. Tak. Więc zakładam, że to jest do wyszukania, jeżeli ktoś by chciał relatywnie tanio, budżetowo tam dmuchnąć jakieś soft turbo, tam nie wiem ile pół bara czy coś w tym stylu, te silniki chyba to wytrzymują. Jest kilka, widziałem ogłoszeń, z faktem, że do 2-3, to nie można mówić o powszechnych ogłoszeniach, ale są z 2-3 aktualnie chyba ogłoszenia wiszą, albo uturbione, albo z kompresorem, no tylko to jest w granicach już 50 do 70 tysięcy złotych, w zależności co tam właściciel jeszcze rzucił, bo nierzadko są klatki, kubły, inne dzikie węże, nie? Ale generalnie Lexus IS200 pierwszej generacji jest jedną z najtańszych obecnie na rynku platform opcji na japoński samochód, z silnikiem sześciocylindrowym do tego, dwulitrowym i z napędem na tył. Więc jeżeli jara Was latanie bokiem, jest to dla Was ważne, żygacie E46, E36, nie chcecie jeździć BMW, no to Lexus IS200 jest kierunkiem. Taką co więcej, właśnie koni. Też jest o tyle praktyczne auto, to przy okazji, bo to są cztery furtki w dalszym ciągu. Więc zabierzecie kogoś, kolegów, koleżanki. Można gdzieś się przejść, to są bardzo komfortowe, to w końcu Lexus. Nie? Jakby jakość wykończenia tych też samochodów. Na, jakby cena tego samochodu też wynika z tego, co to auto oferuje. Naprawdę tam macie komforty, fajna tapicerka, fajnie wykończony jest ten samochód. Minus jest taki, że jest to samochód bardzo ciężki. Jeżeli chcecie tym autem coś szybciej pojeździć, no to trzeba go do gołego wypruć, bo inaczej będzie ciężko, moi drodzy. Natomiast tych samochodów jest bardzo mało i znalezienie ich nie będzie łatwe, no ale naprawdę na gruzy widzę, co ludzie kupują zimą. Zdarzało się, że ktoś kupił po 8, jeszcze teraz w ostatnim roku, że ktoś po 8-10 tysięcy złotych ten samochód dorwał. No jest to jakiś kierunek. Druga generacja Lexusa, dużo fajniejsza, w sensie dużo bardziej nowoczesna, w zasadzie wolna od rdzy. Fajny samochód, już silniki V6,
dużo mocniejsze i tak dalej, ale moi drodzy, te samochody są po prostu drogie, jest ich bardzo mało. Są ciężkie gdzieś, do tego. Tak, 25-30 to jest dolna półka, 50-60 to już gdzieś tak wyżej. Da się nimi driftować, bo jest na polskiej scenie driftingowej już trochę tych samochodów. Natomiast trzeba bardzo uważać na pułapkę tanich Lexusów drugiej generacji, czyli te Lexusy w dieslu, ponieważ te silniki diesla są generalnie tragiczne, lecą w nich uszczelki pod głowicą i większość z nich nie jeździ, dlatego też są tanie. Także nie dajcie się na to złapać, no chyba, że od kogoś bardzo bliskiego, bardzo znajomego, że macie pewność, że ten samochód jest super wyserwisowany, no ale niestety stąd wynika ich cena, nie jest to udany silnik. Inne opcje, VIP Style. Wstęp do VIP Style'u. Cała seria GS. Tak, GS-y, bo to... o LS-ach nie za bardzo mamy co mówić, bo to jest kompletna nisza. Tak. Ale GS 300. Jeszcze względnie, tak, do dostania są względnie, powiedzmy, powszechne. Bardzo fajne, przyjemne auto, luksusowe, no ono nie będzie już takie totalnie najtańsze, to nie będzie bliżej 10 tysięcy złotych, tylko bliżej nie. Myślę, że dwie dychy to będzie dolna granica, zależnie jeszcze od rocznika, tak? Tak. Jakby ten najstarszy, to tak jest takim okularem, i bądź to taką płaską lampą, i potem już ten GS300, taki nowszy, no to będą 3-4 dychy na pewno, tak? Natomiast no wiecie, no jeżeli ktoś chce iść w VIP Style i jest gotowy 3-litrowym autem jeździć na co dzień, to już jest limuzyna, no to musi się liczyć z tym, że to parę złotych będzie kosztować, ale jednak relatywnie, jeżeli ktoś chciałby w VIP Style wejść i w Lexusa na glebie, no to GS300 będzie najtańszą opcją, najtańszą furtką do tego, żeby się tym VIP Stylem zainteresować i gdzieś tam pojeździć. Są te auta fenomenalnie wyciszone, niesamowicie komfortowe, które świetnie radzą sobie na autostradzie i słyną z bardzo dużej bezawaryjności, radzą sobie świetnie i ludzie bardzo sobie chwalą, jak się dorwie ten egzemplarz już taki zadbany, to one po prostu długo jeżdżą, stąd ich cena. Zamykamy, moi drodzy, temat Lexusa i idziemy dalej. Będziemy teraz mówić o autach tylnonapędowych, więc znowu Igor, czy ty jeździłbyś Miato? Nie. Dlaczego nie jeździłbyś Miato? Fenomenalne, kultowe auto. Znaczy, Miata jest bardzo fajnym samochodem, jak najbardziej, tylko trzeba mieć jedno, pomijając kwestię rdzewienia, bo te pierwsze generacje Miaty strasznie rdzewieją i to trzeba musicie sprawdzać 10 tysięcy razy na przykład, jak tam podłużnice przednie mają problem przede wszystkim, bo ile poszycia, to jeszcze pół biedy da się wymienić, to jest jeszcze dostępne, zakładam. Natomiast z podłużnicami już się robi gdzieś tam problem. Tak, no twórcy tych samochodów zrobili tam, mieliśmy Vendetta i widzieliśmy, jak to wygląda. Zrobili jakąś taką fenomenalną plastikową obudowę podłużnicy z przodu, gdzie liście i cały syf zbiera się spod kół przez wiele lat i tam sobie pod tym plasticzkiem to gnije. Troszkę jak w 13, bo w 13 jest podobna rzecz, że podłużnica od przodu nie jest, jest otwarta i tam w nogach pasażera i kierowcy, tak to u siebie to robiłem, więc nie polecam. Okej, więc trudno, nie? Tak. Natomiast innym takim jedynym minusem, który musicie brać pod uwagę, jest to, że Miata jest dość klaustrofobiczna, więc jeżeli masz 1,90 m, może być trochę problem, bo głową będziecie o zamknięty dach szorować. Jeżeli natomiast nie przeszkadza Wam to, to jak najbardziej jest to fenomenalny, bardzo fajny, zwinny samochód, roadster generalnie. Więc jest to bardzo ciekawa opcja na to, żeby mieć coś, co troszkę też się wyróżnia z tłumu. No bo o ile, tak jak byliśmy wcześniej, Civic'i, no Civic'i to takie, powiedzmy, jest u nas dużo. To jest dużo, tak jak Golfy, tak, w naszej szerokości geograficznej. IS-y, no też najpowszechniejsza platforma i to czterodrzwiowe auto. Natomiast Miata jest już samochodem, który będzie się wyróżniał z tłumu. Tak. No, Miata to też kilka... styl życia, nie? Tak, Miata dokładnie. Is always the answer, tak mówią. Co więcej, jak są te cieplejsze dni, czyli 2-3 dni w roku, kiedy można jechać z odkrytym dachem, umówmy się, ale zawsze to jednak jest fajne uczucie, fajne wrażenie, że opuszczasz dach i masz jednak niebo nad głową super, puste. Zatoki zawalone, wizyta u lekarza. Tak, angina 4 razy w roku. Naprawdę ekstra, polecam. Ale, no i pierwsza generacja najtrudniej będzie w tym momencie dostępna w rozsądnym stanie przede wszystkim, bo o ile silniki, wszystko, mechanikę da się wymienić. Generacja ENA to ta z otwieranymi światełkami. Tak. Tak, te najbardziej poszukiwane aktualnie. No to przede wszystkim rdza i tam jest, ja nie pamiętam, jaki tam jest, chyba 1.6 silnik tego wychodzi. Tak, silnik 1.6, niestety rdza, fenomenalny samochód, no ale no 20-30 tysięcy dzisiaj, jeśli dorwiecie ten samochód w ogóle, no to jest takie minimum, odrestaurowane będą kosztować jeszcze więcej. Jeszcze więcej. To już jest jako klasa. Aczkolwiek jeśli miałbym kupić i myślałbym o Miacie w kontekście Weekend Drivera, to najbardziej bym jednak myślał o tej ENA, bo mieliśmy ENA i klimat jeżdżenia Miatką ENA ma w sobie, no mieliśmy przez rok, no gówno ją pojeździliśmy, ale mieliśmy. Ale generalnie klimat jeżdżenia Miatą ENA jest taki
taki cute, jest w tym coś takiego, że wsiadasz za tą małą kierowniczką, masz wrażenie jakbyś będąc dorosłym, cofnął się do dzieciństwa, kiedy wsiadałeś do tego takiego samochodziku na pedały i jedziesz nim sobie na drogę. Jest dobre, to takie, dobre porównanie. Jest to takie cute. No i poza tym fenomenalny samochód na tor. Track day, bro. Yo, track day, bro. Tak, także tak. Jest to, dużo rzeczy można nim robić i driftować i można jeździć poza po torze. Poza tym jest to od razu lekkie auto, nie trzeba wiele tam wybebeszać. Ono tam, nie wiem, 800-900 kg chyba w serii. Tak. No mają, 950, więc... nie? Tak na dobrą sprawę, generalnie... zawieszenie slick i już auto naprawdę bardzo dobrze się prowadzi po zakrętach. Tak, tak, tak. No jak w zasadzie każda miata, ale faktycznie NA słynie jako najlepsza, nie? NB na ten moment to będzie najtańsza miata, jaką będziecie mogli sobie kupić, czyli generacja druga, już ta bez otwieranych światełek. W silniku 1.6 powinniście dać radę jeszcze w ciągu dalszym dorwać ten samochód w jakimś takim stanie do porobienia za przedział w przedziale 10-15 tysięcy. 1.8 to już jest 20-30 tysięcy, czyli te szybsze. Ale warto wtedy dołożyć do tego 1.8 mimo wszystko. Jest to bardziej poszukiwany, jest to bardziej pożądany silnik. Natomiast no jednak te tam, nie wiem, to będzie 20-30 koni więcej, mniej więcej. Robi robotę, jest to na pewno. No zrobi różnicę auto przy takiej niewielkiej masie. Ale kupując miatę NB, gdyby dla mnie NB było życiem i chciałbym ten samochód znaleźć, to jeżeli patrząc na dzisiejsze ceny 1.6, a ceny 1.8, to wziąłbym pod uwagę szukania idealnej budy w 1.6 za te, nie wiem, 15 tysięcy złotych i za potem 5 czy 7 koła zrobienia słapa na 1.8, bo to może wyjść taniej, sprawniej, jakby wydaje mi się, że jednak karoseria jest najważniejsza, nie? A no tak, to potem można wymienić, też można go potem i uturbić, tak, i wszystko. Wszystko robić. Zrobić, no, też trzeba uważać na blacharkę, bo też niestety te NB-ki potrafiły gnić. Trzecia generacja, czyli NC, no już nie ma takiego super vibe'u, nie jest tak ten, ale jest to już nowoczesny samochód, tak. Trochę sztywniejszy, trochę cięższy. Ma więcej feature'ów typu, nie wiem, podgrzewane fotele prawdopodobnie. Tak, tak. Już jest elektryka, wszystko, to już jest taki nowożytny samochód dla osoby, która z Was nie byłaby w stanie zdzierżyć starych, podzewiałych japońskich samochodów, ale chce mieć japońskiego roadstera, no to Miata NC będzie tutaj odpowiedzią i na pewno jest to auto, którym dużo chętniej, dużo prędzej wsiadł i pojechał na wakacje do Włoch, tak? No tak, jest to raczej bardziej komfortowy samochód. Mocniejsze silniki, bo 2 litry, tak, i więcej. Z tego co wiem, fajne swapy tam robią na 2,5 silnik, więc jakby są opcje, no ale to już też wchodzimy w budżety między tam 25-30 do 50 tysięcy złotych i tak dalej, więc to już nie jest najtańsze, ale dajemy Wam jako alternatywę dla osoby, która, no mówię, bardzo by chciała miatę, a nie chciałaby starego pordzewiałego po prostu kapcia, nie? Dokładnie. Co my dalej mamy z Mazdy? Niewiele jest tutaj hot hatchy. Zostawiłem sobie, żeby dwa zdania powiedzieć Wam na temat Mazdy trójki. Mazda 3 ogólnie no, nie jest to jakieś szaleństwo. Jakby nie, mało tam jest takich aut, które super ciągną do tego, żeby robić jakieś tuningi, żeby te auto super wyglądały. Raczej nisza i znam w Polsce naprawdę na palcach jednej ręki ludzi, którzy potuningowali podstawową Mazdę 3 w różnych generacjach, tak, że ona była naprawdę fajna. Natomiast oczywiście nie należy zapomnieć o takim hotohatchu jak Mazda 3 MPS, tam mamy silnik uturbiony. Jest to jakaś alternatywa dla Civica Type R, ale jest to też budżet Civica Type R, czyli tam między, nie wiem, 25, 30, nawet 40 tysięcy złotych, trzeba się z tym wiązać, no, to się z tym wiąże i trzeba brać pod uwagę, że no, auto w turbo w hotohatchu zawsze będzie trochę droższe. Droższe. Igor, twoja najważniejsza kategoria, twoja rzecz, znaczy ja w sumie też w tej marce siedziałem i do dzisiaj mamy auta tej marki. Natomiast Igor, powiedz mi, wśród najtańszych aut, jakiego można mieć najtańszego dziś Nissana fajnego? Nie można. Nie można. Nie można, niestety. Ten nie wolno jemu, nie? Niestety, rynek się strasznie zmienił. Strasznie to się pozmieniło. Ja Wam wytłumaczę, jak strasznie. Dzisiaj za Nissana S13, za seryjnego Nissana S13 z silnikiem CA18 najprawdopodobniej do remontu, jak gdziekolwiek dostaniecie, mówimy o 50-60 tysiącach złotych. 10 lat temu Igor taki samochód kupił za... 6,5 koła? Takie były kiedyś. Zdarzają się, bo ja siedzę na forach związanych z Nissanami i tak dalej. Zdarzają się, znaczy to wszystko zależy od sprzedającego, bo i zdarzy się 13. Okazja ma swoje drugie imię. Tak, dokładnie. Zdarzy się 13 za 20 tysięcy złotych, tylko albo bez silnika, albo z wątpliwej jakości silnikiem, albo z panewką klasycznie. Zdarzają się za 30-40 tysięcy złotych. Trik polega na tym, że tych aut już generalnie nie ma i tak na dobrą sprawę każde trzeba byłoby pojechać, prześledzić, przeskanować najzwyczajniej w świecie. Bo to, że ktoś wyrzuca auto za 30 tysięcy złotych, może się okazać, że faktycznie potrzebuje pozbyć się samochodu najzwyczajniej w świecie, potrzebuje po prostu pieniędzy i traficie jakimś cudem jeszcze okazję. Ale musicie się nastawić na to, że niestety to będzie jak pierwszy Nissan, którego oglądałem, którego próbowałem podnieść za próg.
jak zaczęło trzeszczeć i faktycznie lewarek wchodził w nogi kierowcy, to nawet właściciel się przeżegnał, ja podziękowałem. A to było 10 lat temu. A to było 10 lat temu. Dzisiaj będzie tylko gorzej. Nie? Niestety, jest kiepsko i szczerze, temat Nissana tylnionapędowego nie jest tematem najtańszych japońskich samochodów, koniec, kropka. Nissany omówimy w następnym, w osobnym filmie dotyczącym kultowych, bo już te wszystkie RWD fajne Nissany, one wpadają nam do worka kultowych JDM-ów, kultowych japońskich samochodów i to już będą samochody w budżecie od 40 w górę, bo w zasadzie na dzisiaj ja sobie tutaj nawet zapisałem, że najtańsze, co można kupić RWD, to jest jakąś taką starszą 350 ze Stanów, 35-40 koła, ale to są auta najczęściej z czterech przystanków, które się owijały wokół słupa, bądź nie wiadomo, co z nimi się działo, więc nikomu bym nie życzył takich samochodów do jeżdżenia, ale to jest najtańszy dzisiaj jakiś tylnonapędowy Nissan, jakiego można sobie pozwolić, taki do faktycznej jazdy, tak? Bo nie mówię o sytuacji, że ktoś tam po taniości kupi, nie wiem, 300 ZX, ale dwożywego z krzaków wyciągniętego za trzy dychy, takie auto, wiadomo jak to się skończy, nawet. Tak, że to jest takie auto. Chcemy Wam podawać takie auta, które jeżeli kupicie za te, nie wiem, nawet 20-30 tysięcy, to kupicie i jest szansa, że nim pojeździcie. Tak, jakby nie będziemy w dzisiejszym cyklu mówić o autach, które kupicie za 30, ale trzeba 60 włożyć, żeby jeździło. A niestety tak będzie z tanimi Nissanami. Następna marka, słuchajcie, jak już jesteśmy przy Nissanie, to jest jeszcze Mitsubishi. Mitsubishi? Mitsubishi? I tutaj jest bardzo analogiczna sytuacja do Nissanu. Znaczy, ponoć Mitsubishi dobre aktualnie robi klimatyzatory przemysłowe. No na przykład. Moi drodzy, no niestety. Mitsubishi, najfajniejsze auta z Mitsubishi, czyli przede wszystkim Evo, jakieś Eclipse i tak dalej. Te auta wszystkie wymiotły. Te auta omówimy w kultowych JDM-ach. Na dobrą sprawę, znaczy ja słucham Waszych propozycji, natomiast po przejrzeniu wszystkich możliwych portali ogłoszeniowych nie widzę na dzień dzisiejszy fajnego Mitsubishi w budżecie do 20-25 tysięcy złotych, takiego, żeby ich było, nie wiem, z 10 sztuk co najmniej w takim budżecie na Otomoto, żeby można powiedzieć, że to jest platforma do tego, żeby zacząć zajawę z japońską motoryzacją, żeby coś z nim fajnego porobić, żeby coś z tego auto było. Nawet nie? Chyba Galantów nie ma. No, ja w ostatnim filmie generacji. Kilka lat temu opowiadałem Wam o Galantach jako kultowym, pięknie wyglądającym sedanie. Dzisiaj to już nawet Galanta nie idzie do. Dobrze. Kolejna propozycja, już taka z tych takich, ja to bym nazwał, to jest typ samochodu dla Majsterkowicza. Are you sure about that? Subaru, moi drodzy. Subaru, fenomenalne samochody ogólnie, wiecie jak to jest, zawsze jest ta taka wojna pomiędzy Subaru a Mitsubishi, nie? ST i Evo i tak dalej, co nie? Czyli Subaru, zarąbiste, super odporne, pancerne napędy, ale kijowe silniki, no i Evo, patyczkowe napędy, ale zajebiste silniki, co nie? Tak to zawsze było. I trochę tak jest z tym Subaru, natomiast wbrew wszelkim pozorom, patrząc na dzisiejszy rynek, Subarynę jakąś można japońską kupić. I nie jest aż tak źle. No, nie japońskich, nie, taki wie, może są jakieś wyprodukowane w Turcji. Słuchajcie, jednym z najtańszych Subaru, które możecie sobie kupić i wkręcić się w temat japońskiej motoryzacji, będzie Subaru Forester pierwszej generacji. Te samochody są w okolicach 7 do 15 tysięcy złotych. I znam naprawdę wielu znajomych, którzy tymi samochodami jeżdżą, są z nich bardzo zadowoleni. Te auta są bardzo popularne, w ogóle wolnossące Subaraki. O, generalnie, jeżeli mówimy o najtańszych Subaru, to mówimy o Subaru wolnossących, bo wszystko, co już będzie miało turbo, już będzie kosztować 25-30 tysięcy w górę. Natomiast do tych 20 tysięcy złotych jest szansa kupić jakieś Subaru Impreza czy Forester wolnossące z pierwszych genów i te samochody generalnie słyną z tego, że jeżdżą. Ludzie je kupują najczęściej w miejscowościach takich górskich, gdzie tak. Trzeba mieć czterobud, czy mieszkają gdzieś jakoś tam na wsi, muszą gdzieś dojechać, ten czterobud jest potrzebny. Ja naprawdę kojarzę, że jak wyjeżdżamy na południe od Wrocławia, od okolicy Kotliny Kłodzkiej, to tamtych aut jest po prostu jak much, nie? Naprawdę na każdym rogu. I tylko, że to jest taki samochód, niestety, który ma, minus jest taki, że jak pojedziecie z nim z jakimś problemem silnikowym, czy coś tam do pierwszego warsztatu, który się na tym do końca nie zna, będą Was kasować jak za zboże, najczęściej będzie z tym problem. Dlatego na samym początku powiedziałem, że to auto dla Majsterkowicza, bo Subaru jest dla osób, wydaje mi się, które mają chociaż jakąś podstawową wiedzę i potrafią sobie część rzeczy ogarnąć samodzielnie w domu, tak? To nie jest tak, że to auto nie będzie się psuło, bo może się psuć, jak każde, nie? Jest trochę bardziej skomplikowane niż Honda Civic 1.5 i
To jest tak, że jeżeli macie ciągotę w stronę mechaniki, będziecie potrafili sobie podstawy jakieś ogarnąć, to ja bym się Subaru nie bał, nie? Bo jednak ludzie się boją tego, tych silników typu Boxer i tak dalej, co nie? Więc nie są to złe samochody, mają dobre napędy, są proste, łopatologiczne w konstrukcji, ale to mówię, trzeba mieć pewnego rodzaju zaplecze, żeby sobie z takim autem poradzić i możliwie nie tułać się po jakichś warsztatach, bo was, szczególnie jak jesteście na początku tej drogi, nie macie jeszcze hajsu na serwisowanie takich samochodów, no to Subaru polecę osobie, która po prostu ma dryg do mechaniki i może samodzielnie w domu sobie taki samochód gdzieś tam ogarnąć samemu, wiesz, z bratem, z ojcem, z kumplem, gdzieś tam w szopie coś ogarnąć, to wtedy będzie spoko i naprawdę zarówno te Forestery, jak i wolnoscące imprezy do około między 10 a 20 tysięcy złotych są spokojnie do kupienia. Można zrobić wydeszek, to auto fajnie brzmi, można zrobić to auto i na glebie, jakieś są dodatki, jest rynek części tych wszystkich, wiecie, z wersji jakichś tam Turbo STI, WRX-ów i tak dalej, więc części silnikowych i części zewnętrznych, jest trochę części z JDM-u, bo te Forestery wychodziły w fajnych wersjach na Japonię, więc można dorwać jakieś fajne zderzaki, bajery. Jest to jakaś opcja, ale no tak jak mówię, to nie jest opcja dla laika, który wyłoży wszystkie swoje oszczędności, tam 15-20 koła, zawali zęby w parapet i nie będzie miał kasy na serwisowanie, no bo to po prostu nie będzie działać. Jeszcze jedno Subaru, o którym chciałem wspomnieć, to jest Legacy czwartej generacji, to są roczniki w okolicach 2003-2009, bardzo fajny samochód, taka alternatywa do tego Accorda siódmego gena. Ładne auto stylistycznie, ładne w środku, raczej ma dobrą opinię, że się nie sypie. Jest świetna wersja w tym samochodzie, H6, czyli z 3-litrowym bokserem wolnoscącym, która jest bardzo polecana, bardzo fajna, tylko trudno ją dorwać generalnie. Natomiast no jak w każdych silnikach Subaru, niestety trzeba pilnować tematu uszczelek pod głowicą. Wiadomo, jak z nimi w Subaru bywa. Dobrze, i na sam koniec... nie, jeszcze nie koniec. Jeszcze dwie. Suzuki. Czy są jakieś fajne Suzuki? No, jest wycieczka w stronę terenową. No tak, to zdecydowanie, czyli takie mini... Ja ostatnio mini widziałem, terenowy. Że z tego zrobili małą Gelendę. Tak, tak, tak. Jest body kit w Japonii do Suzuki Jimny, który bo przerabia go na Brabusa, na Gelendę, że można go zrobić. Ja widziałem akurat jak... zwykłą Gelendę, ale jeżeli Brabusa, to już w ogóle. Tak, 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 tak. Więc moi drodzy, Suzuki Jimny to jest wstęp wśród najtańszych japońskich samochodów dla tych z was, którzy chcieliby kiedyś wybrać się w stronę... potaplać się w błocie. Tak, w stronę błotka i w stronę offroadu. Kultowy samochód, niesamowicie lekki, tam, bo tam tonę waży, czy jakoś tak. 1.3 silnik benzynowy, napęd na 4 koła. Samochód od razu ma reduktory, tego typu rzeczy, więc bardzo dużo można z nim zrobić, bardzo dużo można się na nim nauczyć, jeżeli lubicie taplanie się w błotku i jeżdżenie po lesie. Jest trochę gratów, jest rynek dużej wiedzy na temat tych samochodów i w Polsce, i za granicą. I te samochody gdzieś tam do 20 tysięcy złotych da się coś wyrwać. Także jest to jakaś opcja, jeżeli potrzebujecie napędu na 4 koła, albo jeżeli chcecie jeździć po prostu poza asfaltem takimi autami. Albo jeżeli chcecie mieć po prostu auto, które jest troszkę podwyższone, jest małe, jest wyższe, a niektóre osoby to sobie cenią. Tak, tak. Nie każdy chce jeździć na glebie, czy stęsa, czy się ścigać po torze. No niektórych po prostu jara to, co dzieje się poza asfaltem, więc Suzuki Jimny na pewno jest opcją i jest już autem kultowym. Wchodzi w miano auta kultowego, także na pewno jest to fajny i ciekawy kierunek na Japonię. Tego typu. Drugim Suzuki, o którym nie wolno zapomnieć, to jest Suzuki Swift, auto kultowe, które miało wiele generacji, wiele roczników, natomiast te starsze już niestety pordzewiały, te gdzie były te słynne GTI na dwóch wałkach 1.3 i tak dalej. Natomiast na dzień dzisiejszy można kupić Suzuki Swifta czwartej generacji, to są roczniki między 2.4 i 2.10. Te auta, zadziwię was, są bardzo popularne na Nürburgring i robią z nich ringtule, oklatkowują te auta i jeżdżą nimi. Także tam są fajne silniki benzynowe, to nie będzie szatan, to nie będzie auto tak szybko jak Typer, ale mając na uwadze ich ceny, które są w zakresie nawet od 5 do 20 tysięcy złotych, gdzie w tym przedziale 15-20 już wersję sport można kupić, która ma fajniejsze zderzaki i tak dalej, w ogóle jest taka usportowiona. Naprawdę fajne auto, bardzo polecane, naprawdę często spotykane na Nürburgring. Japoński, mały, zwinny, taki, to będzie taki bezpośredni konkurent Mini Coopera. Okay. Takiego jak nasz. Trochę wolniejszy, świetny na początek. Powiem szczerze, że na polskie tory wyścigowe to no te, szczególnie te mniejsze wszystkie, tak? Te wszystkie takie autodromy i tak dalej, na jakieś, nie wiem, Tor Łódź, na jakieś tak pszczółki i tak dalej. Auto takiego rozmiaru da wam masę frajdy i naprawdę można się bardzo dużo na takim aucie nauczyć. I no, ja bym naprawdę polecił, nie? Jakby nie będą duże koszta, części w hurtowniach kosztują frytki do tego samochodu. Jest szansa, że nie będzie aż tak bardzo zjedzony, jak będzie tam powyżej 2005 roku. A to auto po prostu fajnie wygląda, także jest to jakaś opcja.
No ja w Feście kojarzę, że tak co najmniej 2-3 takie auta przyjeżdżały, naprawdę fajnie zrobione. Co więcej, dla frajdy z jazdy z tego tytułu, tak jak te wszystkie słabsze samochody, tak samo przymiacie to przy okazji, że te auta dają frajdę, bo cały czas jeździsz na wklepanym generalnie. Nie ma czegoś takiego, że to auto cię zaskoczy, jeżeli chodzi o moc. Jeździć na wklepanym to jest tak jak z moim Clio akurat. To auto nie jest demonem szybkości, ale daje frajdę z tego, że w zasadzie praktycznie wszędzie można odkręcić kurek na 100%. I to tak, na tym polega się dużo nauczyć, nie? Dużo nauczyć, czyli jak to było, że jeździć szybko wolnym samochodem. Tak. Na tym polega cała sztuka. Kiepsko wygląda sytuacja z Toyoty. Toyota już ostatnia marka, którą dzisiaj bierzemy na patelnię. Kiepsko, ponieważ większość Toyot, które znamy, to są te kultowe z lat 90. i 86. Tak, i A86, Supry, MR2. Natomiast na dzień dzisiejszy chyba jedyna Toyota, którą jeszcze da się jako tako dorwać i która jest jakoś alternatywą, to jest Toyota Celica. Głównie siódmej generacji, czasem szóstkę, piątkę można wyrwać, no szóstka i piątka to już się zdarzają pojedyncze egzemplarze. No Toyota Celica to jest taki odpowiednik Preludy. Więc no Preludy łącznie na Automoto, jak ja sprawdzałem, to było 10 egzemplarzy wszystkich generacji. Celiki jest bardzo podobnie. Jedyny plus i czegoś taka lekka przewaga Celiki nad Preludą jest to, że siódmą generację Celiki można kupić w wyższym roczniku, tak? Więc jeżeli myślicie o takim aucie, który ma japoński sznyt, taki wygląd typowego Japończyka, no to siódma generacja Celiki będzie miała wyższy rocznik, klimę, jakieś powiedzmy wygody sensowne, może fajnie brzmieć, tam są jakieś silniki, można coś zesłapować na mocniejszy silnik, da się z tego zrobić sensowny samochód. Na Japfeście było tego bardzo dużo jest i przyjeżdża co roku tych Celik bardzo dużo jest. Ogromny klub, bardzo fajny Celica klub, do którego zapraszam, jeżeli jesteście zainteresowani. A jak wkręcicie się w Celiki, to pewnie wcześniej czy później natraficie na takie modele jak GT4 i one Was zainteresują i możliwe, że kiedyś taką będziecie chcieli. Moi drodzy, to jest wszystko, jeżeli chodzi o te samochody. Natomiast teraz na sam koniec werdykt. Każdy z nas, Igor, Ty i ja, masz 20 koła. Zaczynasz przygodę z japońską motoryzacją, tak? Nie więcej niż 20 koła. Musisz kupić jeden samochód, na którym spędzisz swój pierwszy rok, dwa na poznanie japońskiej motoryzacji. Co byś kupił? I jeszcze to musi być taki samochód, w który będziesz wierzył, że zrobisz go tak, że pojedziesz nim na imprezę motoryzacyjną. Czyli chodzi o to, żeby to było, żeby to nie było, nie mówimy o daily, nie? Mówimy o samochodzie, który to będzie projektem i będziesz chciał nim docelowo pojechać na przykład na Japfest. I jaki to byłby samochód? To z tych, które wymieniliśmy dzisiaj, mimo wszystko byłby Civic z siódmej generacji. Jednak jest on najbliższy mnie, jeżeli chodzi o kwestię jakiegoś torowania potencjalnie. A to jest najlepsza platforma według mnie w tym momencie do rozwijania, jeżeli chodzi o kierunek torowy. I też wydaje mi się najpopularniejsza platforma, jeżeli chodzi właśnie o aftermarket zawieszeń, kół, więc jeżeli ktoś nie chce nawet torować, ale chce zrobić to auto, żeby ładnie się prezentowało i żeby się dostawało właśnie na imprezy typu Japfest, wydaje mi się, że to jest taki najrozsądniejszy entry level, jeżeli chodzi o te samochody. Najkrótsza droga. Nie? Tak, najkrótsza. W tym rodzaju. A ja, moi drodzy, zaryzykowałbym w tym momencie, ale wydaje mi się, że to, że ja bym dziś zaryzykował, wynika z jakiegoś tam doświadczenia, z tego, że już po prostu dużo różnych takich aut tego typu w życiu miałem, ale dzisiaj, gdybym miał kupić taki samochód i spróbować go tak zbudować, taką imprezę, serio poszedłbym w to Daihatsu Materia. Po prostu stylistycznie coś innego. Dzisiaj strasznie mnie pociągają samochody, które są zupełnie inne niż to, co oferuje rynek. Dlatego to byłby mój strzał, bo po prostu mam wrażenie, że samochód, który jest praktycznie serią, jeżeli w fajnym kolorze się trafi, to w zasadzie robisz, wiesz, opierdziel sprężyny, wrzucasz jakieś 15-calowe felgi szerokie i tak dalej, nie wiem, subwoofer do środka, jakieś cuda i tak dalej, i fura wygląda jak miliony dolarów, nie? I na glebie po prostu się toczy, jest szaleństwo i masz taki jeden na milion, nie? Tak, że jesteś bardziej wyjątkowy, wyróżniasz się z tłumu. Nie ma drugiego auta. Jesteśmy bardzo ciekawi, jakie Wasze byłyby samochody. Jak będziecie mieli jakieś pomysły, z czymś się zgadzacie, nie zgadzacie się, piszcie w komentarzach. Jeżeli chcecie jakiegoś innego zestawienia tego typu jak dzisiaj, to dawajcie znać. Na pewno od nas możecie oczekiwać następnego filmu, czyli samochodów kultowych japońskich. Będziemy poruszać kwestię tych wszystkich Skyline'ów, Supry, NSX-y, Evo. Będziemy rozmawiać o ich kosztach i tak dalej. I ja myślę, że powinniśmy jeszcze zrobić, to jest chyba już najwyższy moment, żeby zrobić taki odcinek o JDM-ach, czyli o prawdziwych autach wszystkich tych z rynku japońskiego, bo ich już jest na naszym rynku bardzo dużo. Te, wiecie, 7-8 lat temu, jak ja jeszcze miałem Nissana Skyline, to te samochody były w niszy, dzisiaj jest ich już dużo. Fajnie by było Wam opowiedzieć o tym, co jest możliwe, za ile, jakie są pułapki, po ile one chodzą, co warto, co nie warto kupić, dla kogo są takie samochody. Może taki odcinek nagramy, dajcie znać w komentarzach. Dzięki za dzisiaj, mam nadzieję, że pomogliśmy Wam w Waszej drodze i po tym filmie może ktoś z Was kupi jakiś japoński samochód. Pochwalcie się, jeśli tak będzie. Do zobaczenia w tym materiale. Na razie, bye bye.